Witajcie w naszej kuchni. Dzisiaj przygotowujemy kurczaka zapiekanego z majonezem i serem podawanego na rukoli. Lekkie, świeże, smaczne i aromatyczne danie. Zaczynamy od umycia filetu z kurczaka. Kroimy go na plasterki, oczywiście wcześniej go oczyściłam. Plasterki są około 1,5 cm, jeżeli chodzi o grubość. Wykładam je do naczynia żaroodpornego na folię aluminiową, ponieważ chcę, żeby mi się dusił w tej folii. Jeżeli macie rękawy do zapiekania mięs, to użyjcie takiego rękawa. Jak przełożę całego kurczaka, to opruszam go porządną szczyptą soli, a także szczyptą pieprzu. W międzyczasie piekarnik nagrzewam już do 180 stopni góra-dół. Teraz posypuję pieprzem, no i pozostaje mi jeszcze oregano. Posypuję to około 1 płaską łyżeczką oregano. Na to jeszcze musi przyjść to, co było w tytule, czyli majonez. 4 łyżki majonezu w zupełności wystarczą. On nawilży nam to mięso, doda specyficznego smaczku, a także powstanie nam fajny sos, który będziecie mogli użyć później do polania kurczaka. Rozsmarowuję majonez. Na to nakładam jeszcze 2 plastry sera żółtego. Możecie dodać ich więcej, jeżeli chcecie. I takie danie zapiekam w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez około 45-50 minut. Po tym czasie możecie je podawać albo właśnie z rukolą, albo ja czasami, jeżeli jesteśmy bardziej głodni, to podaję je z kaszą jaglaną. Wtedy już mamy taki zdrowy duet. Tak się prezentuje po upieczeniu nasze mięso. Sosu tam powstaje naprawdę bardzo dużo. No i nakładam. Tak się prezentuje na rukoli. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Ja polecam. A po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblogspot.com. Życzymy smacznego. Zapraszamy również do polubienia nas na Facebooku, a także do subskrypcji naszego kanału YouTube. Pozdrawiamy!